trwa Dzień z Republiką. Wracam do Państwa, Michał Jelonek, kłaniam się i zapraszam. Kolejna rozmowa przed nami, mój kolejny gość jest z nami, Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości. Kłaniam się, dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci o żołnierzach wyklętych, żołnierzach niezłomnych, drugiej konspiracji. Uroczystości na terenie całego kraju miały charakter oddolny, społeczny, bo obecna władza, koalicja 13 grudnia, chyba nie bardzo poczuwa się do czczenia tej pamięci, pamięci o polskich bohaterach. Wręcz przeciwnie, podejmowane są działania, które, no, trzeba o tym powiedzieć wprost, prowadzą do wymazania tej pamięci. Zupełnie tak jak w czasach najczarniejszych, najgorszym okresie stalinizmu. Wówczas nazywano bohaterów polskiego podziemia bandytami. Dzisiaj o tych bohaterach starają się zapomnieć, bo zarówno Donald Tusk, ale i Szymon Hołownia nie brali udziału w żadnych uroczystościach, nie zabrali głosu w sprawie upamiętnienia. O czym to wszystko świadczy? Przede wszystkim trzeba się powiedzieć o tym, że powinniśmy się cieszyć, że ten ruch oddolny nie zamarł, że jest on potężny i pamięć o wyklętych na pewno nie zginie, nawet jeśli ktoś będzie chciał go wyrwać, szczególnie z naszych serc. Natomiast jeśli chodzi o władzę, co to wszystko ma znaczyć? No, to ma znaczyć tyle, że dzisiejsza władza to jest, tak jak mówiłem już wcześniej, to jest tylko pewna opcja narzucona nam jakby z zewnątrz, kolaborująca, można w przenośni oczywiście, z władzą w Berlinie, w Brukseli i wykonująca pewne działania, które są związane z celami politycznymi Berlina, ale również tymi marksistowskimi szerzej, tymi, które mają pozbawić nas własnej tożsamości, mają pozbawić nas tego elementu kulturowego, elementu historycznego, z którego ludzie wyrastają. Po to, żeby stworzyć jakąś nową mieszankę ludzi, którzy są ludźmi pustymi w środku tak naprawdę, pozbawionymi tej własnej tożsamości, własnej historii, własnej wiary, własnej religii i tak dalej. Ja w trakcie marszu, który organizowaliśmy 1 marca właśnie ku pamięci naszych wspaniałych bohaterów, mówiłem o tym, że to jest wojna, która toczy się na poziomie dwóch pewnych grup. Jedna grupa to, nazwijmy ją patriotami, prawda? Grupa, która utożsamia się z historią, z kulturą, z cywilizacją. Ta, która akceptuje to, że Europa i europejskość to było coś, co było oparte na dwóch filarach. Jeden to jest chrześcijaństwo, a drugi filar to właśnie państwa narodowe, czyli de facto ta tożsamość. Z drugiej strony nazwałem ludzi Europejczykami, ale w tym takim fałszywym znaczeniu, czyli ludzi pozbawionych zupełnie własnej tożsamości, ogarniętych kompletnym nihilizmem, kompletną pustką, dążących tylko do zaspokojenia swoich materialnych potrzeb. I taką wizję świata dzisiaj generuje, tworzy właśnie Bruksela i poprzez Brukselę dzisiaj rząd Donalda Tuska próbuje tą realizować antypolską, taką neomarksistowską, można by było nawet powiedzieć, komunistyczną wizję świata. I mamy tego namacalne przykłady. Poczta Polska wstrzymała, nowe władze Poczty Polskiej wstrzymały emisję znaczka z majorem Hieronimem Dekutowskim, zaporą, żołnierzem niezłomnym, cichociemnym. O czym zawinił major Hieronim Dekutowski zapora, to nie wiem. Trzeba byłoby pytać i będzie może okazja, by zapytać o to przedstawicieli tej władzy, tego rządu. No ale wcześniej mieliśmy przecież, pan również o tym informował, pokazywał również to, co działo się w jednym z resortów. To było Ministerstwo Klimatu i Środowiska, gdzie zdarto symbol Polski walczącej, tak ważny dla Polaków, dla polskiego społeczeństwa, i tablicę, która również upamiętniała żołnierzy niezłomnych. Wiemy o tym, że podstawa programowa ma zostać okrojona, wymazane z niej mają być karty, przepiękne karty polskiej historii. Taka decyzja jest resortu i minister Barbary Nowackiej, czy ministry, bo tak się pani minister określa. Do czego to wszystko doprowadzi, jeżeli młode pokolenia Polaków nie będą miały skąd czerpać tej wiedzy o swojej tożsamości, o historii? Powiedzmy sobie szczerze, ja wcześniej wypowiadałem się, starałem się trochę dyplomatycznie opowiadać o tym konflikcie, który się
toczy, ale my mamy do czynienia po prostu ze zwykłą barbarią. To jest postępowanie barbarzyńskie, niszczenia dorobku wcześniejszych pokoleń. Ci ludzie chorzy z jakiejś ideologii, zaszczepiona w nich została właśnie ta ideologia, która mówi, że to wszystko, co było dotąd, jest złe, ale oni nawet nie atakują tylko tych elementów kulturowych, tych elementów historycznych, narodowych. Oni już atakują nawet tożsamość ludzką, no próbując wmawiać, że nie wiem, że kobieta może być mężczyzną, mężczyzna może być kobietą, nie wiem, kobieta może być psem, mężczyzna może być krową. To jest po prostu jakiś absurd, no, dom wariatów, można powiedzieć, tworki. Ja pamiętam o tym, że jak byłem, będąc młodym człowiekiem, oglądaliśmy często filmy, to kiedy dochodziło do pewnych scen, kiedy mężczyzna się przebierał za kobietę, no to były najlepsze komedie i śmieliśmy się z tego do rozpuchu. Pamiętam, jak oglądałem Seksmisję i były podobne wydarzenia. No dzisiaj mówimy o tym w polityce na samych nagłówkach, na samym szczycie. Po prostu ten świat, który do nas przychodzi, który jest nam narzucany, a ci tutaj decydenci w tej chwili, którzy wykonują pewną realizację tych politycznych działań marksistowskich, no to są ludzie szaleni, kompletnie szaleni. Każdy, kto zwraca na to uwagę i nie zgadza się na to, mówi głośne nie, jest odsądzany od czci i wiary. No ale proszę państwa, no panie redaktorze, no mówimy na przykład o płynnej płci biologicznej. Ktoś może mówić, że dajmy na to ja, że dzisiaj jestem mężczyzną, jutro jestem kobietą, potem jestem za tydzień znów na odwrót, a potem jestem psem, zwierzęciem. No przecież to jest absurd. To jest rzeczywistość, która nie zakłada istnienia prawdy. To jest rzeczywistość, która mówi o tym, że wszystko jest subiektywne, relatywne, że wszystko jest tylko pewnym odczuciem. Czyli tak naprawdę, jeśli nie ma prawdy, jeśli nie możemy jej zdefiniować, to nie istnieje ani dobro, ani piękno, ani cały świat nie istnieje. To jest po prostu, to jest jakieś szaleństwo. Tym szaleństwem próbują nas zaszczepić, niszcząc właśnie naszych bohaterów, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Nie tylko żołnierzy wyklętych, ale w tej chwili jest zamach również na... No właśnie, panie prezesie, bo z jednej strony jest niszczona pamięć, tożsamość, historia, to są rzeczy absolutnie skandaliczne, które nie miały miejsca, nie powinny mieć miejsca w wolnej Polsce po 1989 roku, ale nadchodzi zamach na kolejny organ, organ konstytucyjny państwa polskiego, stojący na straży praworządności, a w zasadzie to chyba ostatni szaniec praworządności w Polsce, a więc Trybunał Konstytucyjny, o tym mówi wprost Krzysztof Paszyk, szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi, który zapowiada, to jest dokładne sformułowanie, kompleksowy pakiet rozwiązań w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Jak pan patrzy na te zapowiedzi, które płyną ze strony obozu władzy? Nie, no, nazwijmy je po imieniu, to jest zamach stanu, proszę państwa. To jest zamach stanu, który pełza cały czas, przyjmując czy obejmując swoim zasięgiem kolejne instytucje państwowe, podważając konstytucję. Ja widziałem, czy czytałem to, co mówił pan Krzysztof Paszyk z PSL-u. Notabene bardzo ciekawa sytuacja, że Donald Tusk wysuwa do takich działań ludzi, na przykład w tej chwili z Trzeciej Drogi czy z PSL-u, którzy ewentualnie mogliby być jakimś koalicjantem w przyszłości, powiedzmy, takiego środowiska prawicowego, konserwatywnego. No to, co mówi ten człowiek i to co robi to środowisko, oznacza mniej więcej tyle, że nie istnieje dla nas żadne prawo, że to my będziemy decydowali o tym, jak prawo ma wyglądać, jak kto ma je respektować. Dlatego, że oni uzgodnili, przynajmniej pan Paszyk tak mówi, że będą tutaj na agendę sejmową podawali kwestię dotyczącą takiego rozwiązań Trybunału Konstytucyjnego, nazwali to bodajże pakietem. Ma być jedna uchwała, czyli uchwała to jest raczej stwierdzenie pewnej woli Sejmu niż no, ale dla obecnej władzy uchwały są najwyższym aktem prawnym w Polsce. Gdzie tam konstytucja, gdzie ustawy, rozporządzenia? Jest albo uchwała, albo opinia na przykład Adama Bodnara. Znaczy, wie pan, panie redaktorze, my żyjemy w jakimś surrealistycznym świecie, prawda? No, ja mówię, dom wariatów to jest mało. No, uchwała, czyli dokument, który, coś, co stoi dużo niżej,
poniżej ustawy, poniżej konstytucji, ma tak naprawdę podważać ustawy i konstytucję, dlatego że dzisiaj koalicja rządząca nie jest w stanie ani zmienić ani ustawy, ani uchwały, bo ani konstytucji, dlatego że nie ma wystarczającej większości, albo może być to zablokowane po prostu przez pana prezydenta. Dlatego podejmują uchwały. Panie prezesie, jeszcze jeden temat, który chciałem szybko z panem o ten temat zahaczyć i zapytać, bo cały czas trwają protesty rolnicze w Polsce. Na 6 marca zaplanowana kolejna duża manifestacja w Warszawie. Czy pan również będzie wspierał tego dnia rolników, którzy do stolicy przyjadą? Tak, ja oczywiście werbalnie tutaj, czy w jakichś działaniach, będąc uczestnikiem jakichś manifestacji rolniczych, biorę w nich udział. Zachęcam wszystkich Polaków do tego, żebyśmy wspierali polskiego rolnika, bo to ostatnia, jedna z ostatnich grup, które naprawdę mogą wywierać pewną presję polityczną, a walka się toczy nie tylko o Zielony Ład, nie tylko o te dyrektywy unijne, które po prostu niszczą polskie rolnictwo, ale kompletnie chodzi o polskie państwo, o zasobność naszych kieszeni i o to, czy będziemy państwem niepodległym, czy nie. A państwem niepodległym to, tak jak powiedziałem, to jest materialny stan również naszych kieszeni, jak będziemy wychowywali dzieci, czy będziemy mogli chodzić do kościoła i tak dalej, i tak dalej. Dlatego wspierajmy rolników, pomagajmy im tutaj na ile możemy. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj Donald Tusk będzie koniecznie chciał wykorzystać ten okres, który pojawi się za chwilę, czyli że rolnicy będą musieli po prostu wrócić na pola i uprawiać, i będzie chciał to wykorzystać, bo dzisiaj tak naprawdę mówi, że jest za rolnikami, a z drugiej strony jest przeciwko rolnikom. Z jednej strony mówi, że ma kompetencje do tego, żeby podejmować jakieś rozwiązania, a z drugiej strony wszyscy wiemy, że w tej chwili to ten super rząd z Brukseli, a tak naprawdę z Berlina, rozstrzyga o wszystkim. Walczymy, proszę państwa, bo to jest walka najważniejsza, która się toczy w ostatnich kilkudziesięciu latach, o byt państwa polskiego. I Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia ROTY Marszu Niepodległości, był razem z nami. Pięknie dziękuję, panie prezesie, za naszą rozmowę. A państwu przypominam o możliwości wsparcia naszej telewizji, Telewizji Republika. Za to wsparcie ogromnie państwu dziękujemy, bo chcemy pracować dla państwa i przekazywać państwu prawdę. Prawdę taką, jaka ona jest. Za to zaufanie i za to wsparcie ogromnie państwu serdecznie dziękuję. Za chwilę kolejne programy. Pozostańcie państwo z nami, pozostańcie państwo z Telewizją Republika. Telewizja Republika. Włącz prawdę, bez cenzury i manipulacji. Twoje wsparcie jest teraz kluczowe. Numer konta 78 12 40 10 53 11 11 00 10 72 83 04 12 z dopiskiem. Darowizna na wolne media.